Osoby niewidome i niedowidzące z Wielunia, zarazem członkowie Polskiego Związku Niewidomych, świętowały w minioną środę. Wszystko zaczęło się jak zawsze od specjalnej mszy świętej, którą w intencji osób niewidomych odprawiono w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Druga część uroczystości miała już miejsce w spółdzielczym Domu Kultury. Osoba niewidoma, no, jeżeli potrafi się posługiwać, a tego uczymy białą laską, to funkcjonuje normalnie. Jest to pewno niełatwe, ale na pewno można się tego nauczyć i wiele z naszych osób dzięki właśnie tej białej lasce jest w stanie docierać do pracy, do szkoły, do domu, no i normalnie funkcjonować, jak każdy normalny, zdrowy człowiek. Warto przy okazji dodać, że osoby niewidome często biorą udział w różnych szkoleniach, na których uczą się m.in. właśnie tego, jak posługiwać się białą laską, ale nie tylko. W danym roku sprawozdawczym również dwóch naszych nowo przyjętych członków skorzystało ze szkolenia w Łowiczu. Wyjazd miał na celu przystosowanie ich do życia z ich niepełnosprawnością poprzez naukę chodzenia z laską oraz czynności dnia codziennego. Osoby niewidome i niedowidzące, jak wiadomo, na co dzień borykają się z różnego rodzaju problemami dotyczącymi m.in. w miarę sprawnego poruszania się po mieście i niestety pokonywania barier architektonicznych. Władze związku walczą zatem m.in. o to, aby takich barier utrudniających życie niewidomym było jak najmniej. Przykładamy bardzo duże znaczenie do likwidacji barier. No tak dalece, że mamy nawet tutaj w Łodzi na województwo koordynatora do spraw barier architektonicznych, komunikacyjnych. Próbuje dotrzeć do tych miejsc lub dostaje informacje i próbujemy rozwiązywać problemy w miarę możliwości, pewno również materialnych, lokalnych, różne takie tego typu problemy, czyli tam również krawężniki, sprawy komunikacyjne. No w samej Łodzi, powiem szczerze, jest to dość wzorcowo rozwiązane i możemy się pochwalić w skali Polski poprzez to, że tramwaje, autobusy są uruchamiane za pomocą pilota, że jest udźwiękowienie zewnętrzne, że osoba niewidoma dowiaduje się o numerze i kierunku jazdy, ale również jakby opiniujemy i tutaj współpracujemy z zarządami dróg na przykład. Stowarzyszenie pomaga osobom niewidomym także w zakupie bardzo przydatnych urządzeń. Nasz rozmówca, osoba niewidoma i zarazem cukrzyk, od diabetyków otrzymał na przykład mówiący glukometr. Dzisiaj paski odebrałem, bo nie było wcześniej co byłem, no i mam nadzieję, że dużo mi to pomoże. Ale proszę powiedzieć, jak to działa, to rzeczywiście może sobie pan sam to spokojnie obsłużyć, tak? Chyba tak, no bo jeszcze w tej chwili jeszcze nie uruchomiłem, bo paską, dopiero dzisiaj przed chwilą odebrałem paski, mam tu w reklamówce. Zawsze coś tam jest, się spotyka i coś tam jest, no. By mogła być większa pomoc, wiadomo, od strony państwa, to wszystkie te środki ucinają. No, dużo pomocy jest, ale za wszystko trzeba niestety płacić. Wieluńskie Koło Polskiego Związku Niewidomych zrzesza nieco ponad 90 członków, ale w każdej chwili mogą do niego wstąpić również nowe osoby. Każdy wtorek miesiąca od godziny 9.30 do 11.30. Dyżury w biurze w Wieruszowie są w pierwszy czwartek miesiąca od godziny 10 do godziny 12. Natomiast członków z Pajęczna zapraszamy do punktu informacyjnego w Pajęcznie na ulicy Wiśniowej 5, to jest biblioteka, w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach od 9 do 13. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Podczas tej miłej uroczystości nie zabrakło gratulacji i podziękowań ze strony przedstawicieli władz miasta i powiatu, ale też prezesa łódzkiego okręgu PZN. W części artystycznej wystąpili podopieczni ośrodka szkolno-wychowawczego w Gromadzicach.